Artur Kozłowski jest najbardziej znanym sieradzkim sportowcem. Jego zwycięstwa w zawodach zarówno w Polsce, jak i za granicą nikogo specjalnie nie dziwią. To ostatnie jednak było niezwykle ważne. Dzisiaj wyjątkowy dzień dla mnie, dla sierada, myślę, wyjątkowy dzień, bo dwie cyfry, właściwie 2.11.54, tak, dobrze mówię, i 24 kwiecień to będą takie cyfry, które pewnie w większości umysłów mieszkańców sierada zapadną na bardzo długo. Tego dnia Artur Kozłowski wygrał Orlen Warsaw Marathon i zdobył tytuł mistrza Polski. Tym samym zapewnił sobie kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Ale nie stałoby się to wszystko bez tego, co pan Artur zrobił i za tą ogromną determinację, którą się wykazywał już od wielu lat. Chciałem serdecznie podziękować. Ale to nie tylko sam pan Artur, bo to jest i trener, który dostrzegł kiedyś Artura dawno, dawno temu w jego drodze sportowej, ale również i ogromna determinacja i tutaj ogromny ukłon w kierunku pana prezesa Tomasza Jóźwika, który uwierzył kilka ładnych lat temu w Artura i pomógł stanąć dzisiaj na tym najwyższym podium w Warszawie 24 kwietnia. Bieganie maratonu jest na pewno sportem indywidualnym, ale no nie dokonałbym tego, co dokonałem, nie zostałbym mistrzem Polski w maratonie, gdyby nie cały zespół ludzi. I tak jak pan prezydent powiedział, no zaczęło się to już dawno temu, gdzieś ci ludzie cały czas przewijali się przez tą moją karierę. Gdzie jestem. Urząd Miasta pomógł mi w tym roku w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Pewnie nie wyjechałbym, nie przygotowałbym się tak do tego maratonu, gdyby nie pan prezydent Paweł Osiewa i Urząd Miasta w Sieradzu. No cóż, marzeniem każdego trenera jest, żeby jego zawodnik wystartował w Igrzyskach Olimpijskich. Jest to specyficzna impreza i wielu tysiące czy setki tysięcy na świecie no, po prostu marzy o tym, żeby jego zawodnik wystartował na igrzyskach. No, nam się to udało i zawsze też wierzyłem w Artura. Jesteśmy już od ładnych kilkunastu lat. Nigdy nie było między nami jakiejś scysji. Cieszę się, że on no, awansował na te igrzyska. Ja jako, można powiedzieć, stary chłop, dwa razy się tam popłakałem. Pierwszy raz, gdy on wbiegał na tą metę, później gdzie była dekoracja. Kochani, naprawdę trzeba było tam być i zobaczyć. Po raz pierwszy Polak wygrał Orlen Maraton. Po raz pierwszy we wszystkich mediach, we wszystkich, no nie zdarzyło się to. Super rozłożył siły i bardzo za to dziękuję. Mimo, że przed samym tym maratonem trochę do tej pory jestem podchorzały, ale spałem ze 3 godziny, tak w ciągu tych 3 godzin to przebiegłem ze 3 maratony, a razem z nim różne wersje i tak dalej. No, mimo, że mówię, że tyle lat współpracujemy i już powinienem przyzwyczaić się do jego sukcesów, ale zawsze gdzie wygrywa, to zawsze, jak to się mówi, łezka poleci, bo to jest po prostu no, duma naszego sieradza, w tej chwili nawet i Polski, bo tak jak speaker krzyczał tam Polak wygrał, no to po prostu no, coś niesamowitego. Ja powiem, mam wielkie szczęście znać rodzinę Artura od wielu, wielu lat. Artura, tak jak wspominamy, praktycznie od dziecka. I te 5 lat temu, w 2011 roku, kiedy usłyszałem
w naszym radio, że Artur rozważa zakończenie kariery biegowej. Spotkaliśmy się i spotkałem tego chłopaka, którego znałem od dziecka, skromnego, który nie przyszedł z roszczeniową postawą, przyszedł, mówi, potrzebuje 10 par butów. Pamiętasz, Artur, o tym rozmawialiśmy i jakąś pomoc. Postawiliśmy sobie cel igrzyska w Londynie. Było bardzo blisko, do dzisiaj uważam, że złośliwość prowadzących związku nie doprowadziła do tego. Artur zrobił wtedy rekord życiowy, mógł być trzecim maratończykiem przez Polaków zgłoszonych, nie udało się. Usiedliśmy, mówimy, za 4 lata Rio, próbujemy jeszcze te 4 lata popracować, my pomożemy i jestem niesamowicie szczęśliwy. Sukcesy Artura Kozłowskiego być może kiedyś powtórzą inni zawodnicy. Miasto planuje bowiem budowę nowych ścieżek biegowych w Parku Mickiewicza i bieżni tartanowej na stadionie.